Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Chciałbym serdecznie podziękować za dzisiejszą debatę, bo to jest dobra okazja, aby przedstawić, z jakimi wyzwaniami trzeba się mierzyć przy dokonywaniu reformy wymiaru sprawiedliwości. Naprawa wymiaru sprawiedliwości była jednym z głównych postulatów Koalicji Demokratycznej 15 października i istotą tych wszystkich działań i po to to robimy, aby odzyskać zaufanie obywatela do państwa, zwłaszcza zaufanie do sądów i prokuratury. Bo wolny obywatel nie może się bać, że państwo wkroczy do jego domu, będzie sprawdzać różne rzeczy w jego telefonie, będzie się wtrącać w trudne sprawy moralne. Obywatel nie może żyć w państwie, w którym policja i prokurator kojarzy się z grodzą.